Opowieść w teatrze wyobraźni. Zakopałeś w tej leśniczówce? To prawie koniec świata. Oj, no niechże cię ucałuję. Witaj. Jak się masz? Doskonale. Dobrze, żeś sobie o mnie przypomniał. Ale cóż miałem robić? Doktorzy chcieli koniecznie, żeby jechać do lasu. No. To więc gdzież, jak nie tu? Chwała Bogu, wyglądasz dobrze. Szalenie jestem zmęczony. Jechałem 2 dni i 2 noce. O, poczekaj, wezmę bagaż z bryczki. Daj, pomogę ci. Zabiorę kuferek do domu. Tatarzyno, możesz podawać śniadanie. Zjemy tu na werandzie. Dobrze. Gdzie rozkażesz? No, ty tu rządzisz. Tatusiu, kto przyjechał? Olu, chodź przywitaj się. To stryj Stanisław. Czy to ten, który przysyłał mi karteczki z gór? Takie ładne? Tak, tak, to ten. Dzień dobry, stryj. O Boże, jakaż ogromna. A to twoja lalka? Tak, to moja Tereska. Straszna. Wiesz, Olu, widziałem za granicą śliczne lalki, ale zapomniałem ci przywieźć. Taką z długimi włosami i zamykanymi oczami. Doprawdy wstyd mi. Taki ze mnie nieczuły, stryjcio. To nic, stryju. Ja tę bardzo kocham. Tatusiu... Idę do lasu. Idź. Dobrze. No, Staszku, siadaj. Smaruj sobie chleb. Tu jest kawa. Z mlekiem. Ser. Nie wiem, czy to wiejskie jedzenie będzie ci smakowało. Ale... Innego nie mamy. A ty przyzwyczajony do tych europejskich kuchni? No, nie kłopocz się, Bolku. Ostatnio jem niewiele. Nie boisz się dziecka puszczać tak samopas? A może powinieneś wziąć do małej opiekunkę? Tak, myślałem, ale... A, samo myślałem nie wystarcza. No, nic jej się nie stanie. Zna okolice. Nie mam czasu dla niej. To tak jest jak dziecko bez matki. Chowa się. Co, skończyłeś już jeść? Tak, dziękuję. No, powiedz mi, gdzie mam mieszkać. Z sieni na lewo. Idę. Rozpakuję się. Ogolę. Obejrzałem cały dom, ale zapomniałem, ty, że nie masz fortepianu. Zdawało mi się, że masz. Szukam go i szukam... Nie mam. No i co? To
Strasznie nudno będzie bez fortepianu. A czy w miasteczku nie można wynająć? Nie wiem. Boże, o co on tu przyjechał? Musi mieć fortepian. Mówiłeś co? Nie, nic. Oj, sam widzisz, no. My się tu z Olą zanudzimy na śmierć. Zostało jeszcze trochę gorącej wody? Tak, chyba tak. Zobacz. A jest. Wezmę do golenia. O, zaczyna padać. Ola zmoknie. Nic jej nie będzie. Jeździsz konno? Nie, ale mam siodło. A koń? Ten prawy. Chodzi? Mhm. Janek, nasz parobek, mówi, że bardzo dobry. To doskonale. Będę jeździł konno. Aha! I fortepian da się przywieźć z miasteczka. Ale dajże mi spokój z tym fortepianem. Idę się przejść. Mhm. Za domem jest bardzo ładna brzezina. Stryju. Mogę obejrzeć tę fotografię? Możesz, dziecko. A co to za pani? Taka uśmiechnięta. To Miss Simon. Była razem ze mną w sanatorium. Jaka piękna. Czy podobna do tych lalek, o których strój ciągnął? Ej, podobna dziecko. Wiesz co, Olu? Co? Chodźmy na spacer. Pokażesz, gdzie brzezina. Dobrze, Stryciu. Słońce wyszło, tak. Aha. Jak deszcz pada z rana, to potem pogoda. No. Ładnie tu. Ładnie. Ale ja do brzeziny nie lubię chodzić. Nie lubisz? Chodzę... Tylko z tatusiem. Tatuś się modli. Modli? Nad mogiłką mamusi. To mamusia tutaj pochowana? Tak. A dlaczego nie na cmentarzu? To taki szmat drogi, a tutaj bliziutko. Pewnie, że bliziutko. No ale nie można było na cmentarzu? Nie, bo roztopy były straszne. A. Ksiądz wikary konno przyjechał. A, to było na wiosnę. Przyjechał konno, spowiadał mamusię i już tutaj został. Dwa dni siedział. Nie mógł się ruszyć, bo woda wszędzie wylała. A poświęcił tę ziemię? Poświęcił. Mówił, że nie można w niepoświęconej ziemi. Namawiał, żeby wieść do miasteczka, do Sławska. A tatuś co? A tatuś nie chciał. Powiedział, można w Brzezinie. Tatuś codziennie chodzi z rana... Albo pod wieczór. A w niedzielę to się tu modli ze mną. Czyta z tej książki, co mamusia miała. A ty pamiętasz mamusię? Pewnie. To ledwie rok minął. Prawda. Już rok. A ja to się dowiedziałem dopiero na jesieni. Twój tatuś rzadko pisuje. Tatuś nie lubi listów. A ani pisać, ani czytać. Z
stricia listów też nie lubi. I w ogóle taki ciągle smutny. Stryju, nie idźmy już dalej. Ciemno się robi. Czego się boisz? Tam nie ma nic strasznego. To tylko mogiła. Wiesz? Jeżeli już przyjdzie pora umierać... też chciałbym leżeć w tym piasku. Pośród brzuc. Wracajmy, stryciu. Tam stoi tatuś. Modli się. On nie lubi, jak mu przeszkadzać. Wracajmy. To już rok od śmierci Basi. Cały rok. Nie ma jej. Ciągle pamiętam, jak umierała. Co za koszmar. Nigdy nie będę nikogo kochać. Smutna. Smutna, ale czy Staś może to zrozumieć? Przyjechał jak gdyby nigdy nic, śmieje się, snuje plany. Europejczyk. Te jego okropne skarpetki szafirowe. Prawda, że Ola jest zaniedbana, ale co ja na to poradzę? Nie mam siły o tym myśleć. Liczy się tylko to, że Basi nie ma. Dlaczego przyjazd Staszka ma zburzyć mi świat? Czy on ma prawo mącić powagę mego domu? Jak ja mam rozmawiać z nim? Tyle lat się nie widzieliśmy. Boże, Boże. Mówi, że jest chory. A tryska radością życia. Tyle w nim czarów, wdzięku, pogody, ducha. A mnie źle. Ciężko tak. Basiu, Basiu. Dlaczego mnie opuściłeś? Jeszcze na odpoczywanie raczej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Amen. Nie ma. Poszedł na mogiłkę. No to lecę. Mój brat Janek rozciął rękę. Trzeba opatrzyć. Rzeczkę! Dam jodynę i bandaż. A to dobrze. Dziękuję. A pan to chyba brat pana Bolesława. Tak. Proszę poczekać. O, buteleczka z jodyną. Bandaża chyba starczy. Co ma nie starczyć? Bóg zapłać. Drobiazg. Tylko ranę dobrze umyć. Dobrze, dobrze, dobrze. Katarzyno. Proszę. Ona tu mieszka? Ta dziewczyna. Tak, to Malina. Ich dom stoi w głębi podwórka. Pomagają w lesie, przy koniach. Mieszkają z matką tym Jankiem i dwoma wyrostkami. Edkiem i Olkiem. Malina. Co to za imię? A tak, wielkie mi imię. Po prostu Malwina. Aha. A że rodzicom łatwiej było mówić Malina, to ją tak przechrzcili. Ale w ogóle to dobra dziewczyna. Stara się o nią taki jeden ze wsi przychodzi. Michał. A ona co na to? Co?
Pewnie podoba się jej. Chłop jak trzeba. Tylko patrzeć, jak dadzą na zapowiedzi. O, pan już jest? Dobry wieczór. Chwała Bogu. Kolację podać? Dobry wieczór. Ola śpi? Pewnie, już dawno ją położyłam. Kolację zostawiłam dla pana na kuchni. Będzie pan jadł? Nie, napiję się herbaty tylko. Nastaw samowar. Wiedział to kto, żeby tylko herbatą żyć. Skąd ma pan mieć siły do pracy? Powiedziałem Katarzynie, że nie chce mi się jeść. Daj nam herbatę i możesz się kłaść spać. Dobrze, dobrze. Idę. Napijesz się, Staszku? A tak, z chęcią. Przejdziemy do stołowego? Dobrze. Widzę, że ciężko ci na duszy. Nie lekko. Byliśmy z Olą na spacerze. Widzieliśmy, jak stałeś przy mogile. Tak. Stoję nad tą mogiłą, patrzę, ale nie mogę uwierzyć w to wszystko. Wiem jedno, że jej nie ma. Cierpisz strasznie. To i kochać ją musiałeś mocno. Ej, mógłbym ci zazdrościć tej siły uczuć. Ja nigdy nikogo tak głęboko nie... Zazdrościć? Co ty mówisz? Ty wiesz, co to znaczy tak cierpieć? Nie znałeś jej... Była taka cicha, dobra, zwyczajna. Kochała wszystkich ludzi. Miłość dla niej była wszystkim. Cieszyła się nawet ze szczęścia innych zakochanych. Była ładna? Nie, to nie było ważne. To nie było ważne, tylko jej czysta, piękna dusza. Ale w ogóle zawsze miała słabe zdrowie. Pogorszyło się znacznie po urodzeniu Oli. Potem ta śnieżna zima. Zaczęło się od przeziębienia. Niedługo dołączyło zapalenie płuc i... Robiłem, co mogłem. Ale widziałeś te drogi, no. Fatalne roztopy były, bo doktora trudno... A ona marniała mi w oczach. Ksiądz Konno przyjechał. Opowiadała mi Ola. No, to wiesz. Zresztą chcę tu gadać. Chodźmy spać. Tak, chodźmy. Dobranoc. A, Wolku, proszę cię, sprowadźmy fortepian z miasteczka. Dasz konie? No da, ech, znowu ten fortepian, no, ale niech ci będzie. Weź ze sobą Malinę i jej bracie pomogą. Żebym choć wiedział, po co ci ten fortepian. Kiedy to ostatni raz tańczyłem? Tak, w sanatorium. Z Miss Simon. Wspaniała kobieta. Davos, świat. Europa. Powietrze przesycone zapachem eteru i dźwiękami modnych piosenek. Ta, to mój prawdziwy świat. Miss Simon w jedwabnej sukni, z rękawami haftowanymi w srebrne gwiazdy. Jak ona patrzyła na mnie w dzień odjazdu. Była zakochana we mnie. A ja? Nie umiałem odpowiedzieć na jej uczucia. Szkoda. Czy stać mnie w ogóle na jakiekolwiek uczucia?
pożegnałem tamten świat. Prawdziwy tamto życie. A tu brzozy, mogiły, piaski i opuszczone dziecko. Ach, ten fortepian to mój ostatni łącznik z życia. Ostatni. Wiesz, ten fortepian i to całe granie sprawia mi przykrość. Ty zupełnie się nie orientujesz, że jesteś w domu żałoby. No, rok już minął. No i co z tego, ale... Powtarzam ci, ta muzyka mnie... denerwuje przeraźliwie. Mnie także, bo wywołuje przede mną świat, do którego nigdy nie wrócę. I którego naprawdę nigdy nie zaznałem. Patrzyłem na to wszystko z okna pokoju. Przez szybki widziałem jakieś rzeczy, które byłyby piękne, gdybym mógł ich dotknąć. Ale nie dotknąłem i nie dotknę. To jest niby szkło, niby coś z kruchego lodu. Słuchaj, Bolu. Ja widzę, że się nie orientujesz w jednej rzeczy. Nie wiesz, dlaczego tu przyjechałem. Jak to? Dlaczego? Ja wiem, że drażnią cię moja wesołość i moja muzyka, ale pozwól mi na to jeszcze, widzisz? Ja przyjechałem tutaj nie na bardzo długo. W mojej chorobie, przed ostatnim stadium, następuje zazwyczaj polepszenie. Trwa ono parę tygodni. Lekarze korzystają z tego i wysyłają pacjenta gdziekolwiek bądź, do domu, na wieś. Aby nie umarł w sanatorium. Ustwa gadasz. Sam mówiłeś, że czujesz się świetnie. Moja poprawa zaczyna już mijać. Ja bardzo cię przepraszam, mój drogi, ale... ja na to nic nie poradzę. Chciałbym, ale nie mogę. I dlatego nie sprzeciwiaj mi się za bardzo. Ja przyjechałem do ciebie umrzeć. Przyjechałem do ciebie umrzeć? O Boże, co on powiedział? Znaczy to przecież, że znów będzie śmierć w moim domu. Trup leżący na łóżku, mogiła w Brzezinie czy miasteczku. To znaczy to, że odejdzie Staś, zawsze zresztą dla mnie obcy, z tym swoim europejskim uśmiechem. Znowu baby przyjdą myć trupa Stanisława, jakby myły trupa mojej żony. Tylko Malina nie może. Nie, to nie jest dla młodych dziewcząt. Zawsze robią to stare baby. Sama zresztą nie będzie chciała, to niemożliwe. Któż by się śpieszył do mycia nędznego ciała suchotnika? Umrze. Może nawet lepiej, bo co z niego mogłoby być? Trudno sobie wyobrazić. Malina, co ona właściwie robi w leśniczówce? To przecież młoda dziewczyna. Ile może mieć lat? Jak ona naprawdę wygląda? Nie wiem, czy jest ładna, czy brzydka. Muszę się jej przyjrzeć. Dlaczego się nad tym zastanawiam? No Boże, Boże. Stało się. To przyjazd Stasia zburzył moje życie. Pójdę lepiej do Brzeziny, na mogiłę Basi. Stój!
Stryciu. Poczekaj, Olu, zaraz skończę. Stryciu, bardzo proszę, to chciałabym mieć ten piękny znaczek. Który? No to z tego listu, co dziś przyszedł. Ze Szwajcarii. Och, chyba ze Szwajcarii. Nie wiem dobrze, bo tyle listów stricia dostajesz się, tacy zdziwi. Mam wielu przyjaciół na świecie. A ten dzisiejszy list przyszedł od pani Simon. Tej, co stricio mają na zdjęciu? Tej pięknej pani? Tak. Pani Simon wróciła znów do sanatorium. Ale ciekawa jest, co u mnie słychać. Właśnie jej odpisuję. Nie przeszkadzaj. A stricio też był w sanatorium, prawda? No, że wiesz, że byłem. Będziesz cicho? Brzdącu utrapiony? Ja się tak cieszę, że mogę ze stryjciem porozmawiać. Tatuś nigdy nie ma czasu. A może stryjcie zagra coś na fortepianie? Co? Albo jedźmy na spacer z Maliną, tak jak wczoraj, co? Widzę, że nie dasz mi spokoju. Nie. No dobrze. Mam inny pomysł. Słyszysz? Słyszę. To Michał gra. Chodźmy posłuchać. Uj, tak. Idzie Janek, brat Maliny. Pochwalony. Jak się pan Stanisław czuje dziś? No, na wieki wieków dobrze. Bardzo dobrze. Bogu dzięki. Zdrowia życzę. Dziękuję. A to pan wczoraj z Maliną spacerował? Spacerowałem. Bo Michał to jej cały dzień szukał i taki był zły. Bo Michał to teraz do niej chodzi. A ty do kogo chodzisz, Janku? Michał jest bardzo zły. Żeby on panu czego złego nie zrobił. Co on mi może zrobić? Zresztą niech Michał będzie spokojny. Już więcej z Maliną nie będę spacerował. Nie podoba się panu? Nie, nie obawiaj się. Przeciwnie. Za bardzo mi się podoba. I nie chciałbym przeszkadzać Michałowi. Może pan chodzić. Tylko żeby Michał nie wiedział. Pan Malinie się podoba, ale ona boi się Michała. A dlaczego ją Michał tak obchodzi? Jak to nie wie pan? Michał się będzie żenić. No ale na mnie już czas. Muszę jeszcze zajrzeć na mojego rewiru. Pochwalony. Słyszysz, stryciu? Jak ten Michał pięknie gra? No, słyszę, dziecko, co? A nie zimno ci? Może wrócimy do domu? Nie. Ale... Co ci jest, Olu? Ja tak kocham Michała. I mama... Cicho, dziecko. Cicho, no uspokój się. Chodź, weźmę cię na ręce. Cicho. Ale ty głupstwa jakieś gadasz. Straszne głupstwa, Olu. Trzymaj się, bo zaraz wyrzucę cię w powietrze, no. Hej, ho! Nie, sobie rozbiegła. Ej, nie rozbijesz, bo ja... Jestem kot. Widzę wszystko po ciemku. No i już w domu. Katarzyno, jesteśmy. To dobrze. Olu, kolacja czeka i spać. A taty nie ma? Ano nie ma. Poszedł do Brzeziny. Pośpiesz się, dziecko, bo oczy ci się kleją. A pan Stanisław nie będzie nic jadł? Nie.
Na razie nie. Pójdę się przejść. Rosa w powietrzu. Czy to tak dobrze na pana pluca? Nic mi nie będzie. Jest ciepło. I tak spokojnie. Bolesław? Znów stoi nad mogiłą żony. Przecież nic mu to nie pomoże. Wilgoć i krople deszczu przesączają się przez piasek do trumny, w której leży Basia. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Co on czuje, kiedy tak stoi? Nad miejscem, w którym leży zakopana kobieta, którą kochał. Skąd mogę to wiedzieć, skoro nigdy nikogo nie kochałem? Drzewa tak szumią, ale słyszy to Basia? 3 metry pod ziemią? Nie. Chyba nie. Ziemia ciężka i mocna. Nie dopuszcza głosów. W jej głębi panuje cisza, jak na pustyni. Mnie też kiedyś zakopią do ziemi. I czy ktoś po mnie zapłacze? Co powie Malina? Malina. Nie. To chyba niemożliwe, aby ta wiejska dziewczyna przyprawiała mnie o dreszcz niepokoju. A może to właśnie jest życie? Ej, ten niepokój. To wyczekiwanie na coś, co może się stać. Co to znaczy, że Michał chodzi do Maliny? Czy jest jej kochankiem? Co mnie to może obchodzi? Pożegnałem przecież część życia. Zatrzasnąłem drzwi, aby tutaj spokojnie umrzeć. A życie pokazuje mi swoją prawdziwą twarz. Jakie to piękne. Kto tu? Cicho. To ja. Malina? Tak. Przyszłam. Księżyc tak świeci. Malina. Ty jesteś... Tu jestem. Cicho. Niech pan nic nie mówi. A ja wiem. Chodźmy dalej. Tam jest mech. Słucho. Usiądźmy. Dobrze. Malina. Jak ci bije serce? Miła. Kochana. Najdroższa. Malina. Fortepian jest rozstrojony. Okropnie. To prawda to, ale coś muszę robić. Napisałem listy. Po obiedzie pójdę na spacer z Olą. I z Maliną. Może i z Maliną. No cóż w tym złego? Nic. Nic złego. Katarzyna martwi się, że nic nie jesz. No. Co ty myślisz? Nas nie stać na pańskie frykasy. W tych sanatoriach to mogli ci dogadzać, ale tu... No... Nic nie mówię, nie skarżę się. Po prostu nie chce mi się jeść. No, ale wiesz, że nie lekko jest, no. A tyle pieniędzy musiałem wydać na twoją podróż. No, no. Ja naprawdę... No zresztą, no, dobrze. Jak się czujesz? Trochę słabo ten upał. Powróciła gorączka. Co prawda nieduża, ale to nieważne. Nie czekajcie na mnie z obiadem. Muszę przypilnować robotników w lesie. Mamy pilne prace.
Wrócę wieczorem. Dobrego dnia ci życzę. Czy rzeczywiście do mogiły mojej Basi przybędzie niedługo jeszcze jedna? Może to tylko imaginacja. Może Staś żartuje albo straszy mnie. Rankami wygląda naprawdę tak, jakby miał zaraz umrzeć. Leży półżywy na kanapie bez sił. Dopiero wieczorami nabiera wigoru. Myśli, że nic nie wie o jego spotkaniach z Maliną. A Michał też domyśla się. Słyszę, jak ten chłop gra wieczorami te jego dzikie dźwięki harmonii. Tak, chyba naprawdę Staś zakochał się w Malinie. Tego tylko brakowało. I co on zobaczył w tej prostej dziewczynie? Taka sama dziewka jak tu po lasach tysiące. Ale nie, on musiał właśnie w niej. Mało mu było tych wszystkich europejskich panienek, których fotografie porozstawiał w swoim pokoju. Boże, Basiu. Basiu, dlaczego mnie opuściłaś? A może i ty miałaś jakieś tajemnice przede mną? Przecież Ola wyraźnie mówiła, ja kocham Michała i mama. I mama. Słyszałem to. Słyszałem, bo stałem w cieniu, gdy wracali ze spaceru tacy szczęśliwi. Nie. To niemożliwe. Ale przecież Michał mógł się podobać Basi. Piękny mężczyzna. Tak, przychodził do Maliny już wtedy, a Basi nawet zająca podarował. Pamiętam, Basia miała wówczas białą suknię na sobie, a... Ja oszaleję. Dosyć. Maninko, obudź się. Czekałam tu na pana i zastałam. Ja nie mogłem wyjść wcześniej, ona marudziła. Spójrz, księżyc wschodzi. Cały dzień marzyłem o tej chwili. Najdroższa. Kochana moja, powiedz, kochałaś już kogoś przede mną? Nie. Naprawdę? Nigdy nie miałaś kochanka? Nie znałam żadnego mężczyzny. Nikogo? Nie wierzę. To prawda. No ale przecież Michał. Co Michał? Wiem, że nudzę cię tymi pytaniami, ale powiedz, czy Michała też kochasz? Tak, też kocham. A pan mnie kocha? A pan mnie kocha? Czy ją kocham? Przecież dopiero dzięki niej zaczynam żyć. Tyle lat zmarnowałem na próżno. A teraz codziennie trzymam w objęciach jej mocne, zdrowe ciało. Ona daje mi siły. Może lekarze pomylili się. Nie czuję się przecież chory, tylko słaby. I z miłości. Po raz pierwszy w życiu, co za cudowne uczucie. Malwina. Chyba tego nie rozumie. Milczy. Nie chce rozmawiać o tym, co czuje. Jest pokorna i spokojna, a może wstydliwa i kłamliwa. Dlaczego dopiero teraz spotkałem miłość? A tak. Zdaje się, że i miłość, i śmierć przeżywam po raz pierwszy. I nigdy już nie będę miał w swoim życiu niczego więcej. Oprócz ciała tej prostej kobiety. Maliny, dlaczego? Dlaczego mam umrzeć tak młodo? Dlaczego? Stryciu! Boję się. Słyszysz grzmoty? Jeszcze nie śpisz, Olu? Ten wiatr tak strasznie gwiżdże.
łamocze okiennicami. Nie bój się, cicho, dziecko. Nie trzeba się bać. W przyrodzie dzieją się różne straszne rzeczy. Wiesz, my nic nie wiemy o prawach przyrody. Cicho. Jak byłem w górach, to widziałem zaćmienie księżyca. Nagle księżyc zginął. Wyglądał jak taka czerwona, umarła tarcza. Zawieszona nad mroźnymi szczytami. A jak księżyc świeci, to gwiazdy są większe i głębiej osadzone w mroźnym, czarnym niebie. Wiesz? Wtedy wyją psy, bo się boją. O czym stryjcia mówi? No, opowiadam ci o przyrodzie w wielkich górach. Tam potoki i wodospady szumią i szumią i płyną sobie całe długie lata. Ich woda kruszy takie wielkie skały, znosi w doliny. Ej, co przy tym wszystkim znaczy ludzkie życie? Nie rozumiem, stryjciu. Nie rozumiem. Ja wiem, że ty nic nie rozumiesz. Ale to nie szkodzi. Po prostu nie mam komu tego opowiedzieć, ale jak już będę w ziemi, przypomnisz sobie. Tylko nie rób tego w nocy, bo się będziesz bała. Zresztą może i będziesz spać. Ludzie śpią, mimo tego, że otaczają ich takie straszne rzeczy. Drzewa, obłoki, zwierzęta. Ale to nic nie znaczy. Ludzie śpią. Co stryjcia mówi? O, błyska się i grzmi. Boję się. To nic. Przytul się do mnie. To tylko nadciąga burza. Okna to zamykane. Zaczyna lać. W moim pokoju chyba otwarte. Idź do siebie. Ale tam ciemno i strasznie. Nie ma się czego bać. Masz lampę. O, ładne mi rzeczy tu wyprawiasz. Co? Co ja tu wyprawiam? No, ta dziwka. Co ty, moralista? Wiesz przecież, że nie ślubowałem czystości. Tak, ale w moim domu... Tak, cóż to za nadzwyczajne zdania? Cóż ty sobie myślisz, że ja, młody chłopak, mogę żyć w celibacie? No, a ja? A co mnie obchodzi, jak ty sobie radzisz? Rób jak chcesz. Ja dosyć się napościłem po sanatoria. Ale, no, zaszkodzić ci to może. No, nie bój się. Nie bądź taki troskliwy. Mnie już nic nie zaszkodzi. A co? Śledziłeś mnie? Nie, to nie trzeba was śledzić. Włóczycie się. Ciągle się włóczycie. Pełno was wszędzie. Widzą na każdym kroku. Dzisiaj, wczoraj, nad stawem... No i niepotrzebnie nas tak śledziłeś. A cóż cię to mogło obchodzić? Co mogło mnie obchodzić, co? Jednego dnia mówisz, że umierasz, a potem latasz za dziwkami dniami i nocami. Codziennie. Jeszcze raz powtarzam ci, że to nie twoja sprawa. Tak, ale ja wiem więcej od ciebie. Wiem, czego ty nawet się nie domyślasz. Naprawdę? To dobrze, idę spać. Tak, poczekaj, no. Poczekaj. Muszę ci powiedzieć, co widziałem dziś wieczorem przed samą burzą. Widziałem, jak Malina całowała się z Michałem. Więcej niż całowała. Co? Co nie ma... obchodzić zachowanie tej dziewczyny nie jest moją żoną. Ach, ty niech całuje Michała. Zaraz zobaczysz. Puść, co ty robisz? Rewolwer na Boga. Puść, będziesz całował na brata. Wiedziałem, że w domu nie ma nikogo. Janek był w lesie, stara na odpuście. Michał czekał cały dzień, aż ona wróci od ciebie. Ona przyszła, już było ciemno. Zapalili lampę i widziałem. Nieprawda. Widziałem. Nieprawda, z dołu nic nie widać. Widziałem, wdrapałem się na sosnę. Wiesz, tam są sosny naprzeciwko tych okien. I widziałem wszystko jak na dłoni. Nie zgasili lampy. Śpiech widać, że to cię coś obchodzi. Stasiu, co ci jest? Chustkę. Daj mi chustkę. Szybko. O Boże.
ciebie nie chcę znać. A drugie zamknienie to wysokie sienie, po których muszę stąpać. A trzecie zamknienie to siwe kamienie, pod którymi muszę spać. Pod którymi muszę spać. O, pan Bolesław. Widzi pan, ile grzybów w tym roku? Tak. Będą dziś na kolację. Ola lubi. Tak. A Malwina wie? Pan Stanisław bardzo chory. Tak, słyszałam. Mówiła mi Katarzyna, ale nie wiem, czy mam przyjść pilnować? Nie możecie się spotykać. Został ci już tylko Michał. A panu Bolesławowi co do tego? No, co? No gdzie lecisz? Poczekaj! Stój! Stój! Jak głupia! Malina, no, dlaczego uciekałaś? Dlaczego? No powiedz. Dlaczego? Chodź do mnie. Nie bój się. No chodź. No jak się dziś czujesz? Potrzeba ci czego? Nie, dziękuję. Lepiej mi. Już mi lepiej. Tylko nie mogę leżeć. Wszystko mnie wtedy boli. Po co palisz? Co szkodzi ci? Staś. Co mi tam? Gdzie Ola? Bawi się na podwórku. Słuchaj, ty... Czy ty wiesz coś o Basi? Co? Coś takiego, czego ja nie wiem. O Basi? O Basi, o Basi, bo tak kiedyś mówiłeś, że nie masz żony, bo żona... Wiesz coś? No, skądże? Skądże mogę wiedzieć coś o Basi? Powiedziałem, bo tak się mówi, no. Przecież nie jestem żonaty. Idź już sobie, Bolku. Dlaczego on pytał o Basię? Spokojnie. Nie będę się denerwować. Spokojnie, tak. Jak cicho. Ach, nareszcie spokój. Wszystko, co robiłem dotychczas, było niepotrzebnym hałasem. A przecież chodziło tylko o jedno. O ukryte cierpienie. O zapomnienie. Teraz jestem tylko zgnębionym strzępem. Niezdatnym. Nawet do śmierci. O Boże, Boże. O, stryjcia już wstał? Lepiej się stryjcia czuje? Lepiej, dziecko, lepiej. Ach, a nie żal stryjciowi fortepianu? Tatuś mówił, słyszałam, że właścicielka umarła. A ci panowie, co przyjechali,
tak bez uprzedzenia chcą ten fortepian jak najszybciej sprzedać. Tata im tłumaczył, że stryjcio jest chory, żeby nie zabierali fortepianu, bo stryjcio tak lubi na nim grać. Ale im się śpieszyło. A teraz tata przysłał mnie, żebyśmy poszli na śniadanie. A ja co, już właściwie jak wam, to ja pójdę się pobawić, dobrze? Dobrze, dziecko. Idź. O. Witaj, Bolku. Jak się masz, Stasiu? List do ciebie. Ze Szwajcarii. O, to od Miss Simon. Znów opisuje, co się dzieje w sanatorium. Jakie to już dalekie sprawy. Nic nie jesz? Nie. Napiję się tylko mleka. Wiesz, Bolu, mam do ciebie jedną prośbę. Słucham. Chciałbym, abyście mnie pochowali w Brzezinie obok Basi. Co ty mówisz? Przecież... Tak, tak, w Brzezinie. Wiesz, może nie będzie pogrzebu tak zaraz. Dziś czuję się doskonale. Jednak... Nie chcę o tym więcej mówić. Nie bardzo to przyjemne, a poza tym nie chciałbym, abyś pomyślał, że przybieram jakieś pozy, zgrywam się, czy... celebruję swoją śmierć. No, ale nie chce mi się potem tłuc 20 paru kilometrów do miasteczka na cmentarz. Lepiej, żebyście mnie tu od razu zakopali. Tylko nie będzie ci bardzo przykro mieć mnie w najbliższym sąsiedztwie. Tak. No... I po mojej śmierci nie wzbraniaj sobie maliny. Co ty sobie myślisz? A trzecie zamknienie to siwe malina. Malina mocna. Dziewczyna. Cicha i oddana. To nic, że do mnie nie zachodzi. Teraz to nieważne. Tyle dobrego zaznałem od niej. Czy nie to kroki? Może maliny? Nie. To nie jej. Malina. Ta. Na pewno kocha też Michała. To człowiek dla niej. Wyjdzie za niego za mąż i będzie żyła. Do późnej starości cicha i krzepka, a potem zestarzeje się. Będzie zwyczajna i ordynarna. Nic nie zostanie z jej piękności, tak. To jest dopiero życie. Aj, malino, malino, Boże. Znowu będę miał krwotok. A trzecie zamknięcie to siwe kamienie, pod którymi muszę spać. Pod którymi muszę spać. No, Boże. Taki młody. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wieku jest to niech je uświeci. Na wieki wieków, amen. Tu go połóżcie.
Przygotowałem ubranie, to jego europejskie, które lubił. Jaki on chudziutki, nieboraczek. Tyle się wycierpiał. Wieczne odpoczywanie, resztę dać panie. Oświadczą się w miejscu, nie musimy się wyleczyć. Malwina? A ty tu po co? Przynieś lepiej jeszcze wody i octu. No, rusz się. Czego tak stoisz? O Boże. Ja też muszę być przy nim. Co Malina tu robi? Niech Malina stąd wyjdzie. Niech Malina wyjdzie stąd. Zaraz. Wun! Malina! Przepraszam cię, ja nie wiem sam, co robię. Widzisz, Malina, ja nie chciałem krzyczeć, ale Staś umarł. To znaczy, pan Stanisław umarł. To mój ostatni brat. Pochowamy go koło mojej żony. Malina. Nie trzeba płakać. Nie trzeba. Malina. Zostań. Zostań tu. Ja wracam do domu. Baby już na pewno skończyły myć Stasia i przebrały go w odświętne ubranie. Trzeba zapalić świece. No tak. Dopiero śmierć Stasia rozwiązała mi życie. Tak, śmierć. Bo skąd u mnie ten pogodny spokój? Pogodziłem się ze wszystkim, co mnie spotkało, co było kiedyś i teraz. Lekko mi się pracuje. Wszystko stało się proste. Życie jest piękne. Ma tyle wdzięku. To chyba ta dziwna i niespodziewana miłość do Maliny tak mnie odurzyła. Odmieniła zupełnie. I cóż z tego, że niedługo pobiorą się z Michałem? To przecież nie ma znaczenia. Ja też wyjadę stąd. Na pewno znajdą mi w nadleśnictwie jakąś dobrą posadę. Cenią mnie. Zostawię te mogiły tutaj w Brzezinie, przyjeżdżać będę raz na rok, na 2 lata. Trzeba zająć się Olą, przeprowadzką. Trzeba zacząć wreszcie żyć. Spokój, boski spokój, to prawie szczęście. W taśm archiwalnych odtworzyliśmy słuchowisko Brzezina według opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza w adaptacji Ewy Przątki. Obsada: Stanisław, Wojciech Malajkat, Bolesław, Piotr Franczewski, Malina, Sławomira Łozińska, Janek, Krzysztof Majchrzak, Ola, Anna Skaros, Katarzyna, Olga Bielska. Opracowanie muzyczne Barbary Dzięgielewskiej, realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego, reżyseria Zdzisława Dąbrowskiego.